Moc góry. To ćwiczenie pozwoli Ci odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę i moc. Kiedy jest Ci trudno i czujesz się bezsilny, zwykle nie widzisz w sobie siły i wytrzymałości, wręcz przeciwnie. Nie chodzi o to, żebyś wyobrażał sobie, że faktycznie jesteś górą, żeby poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu ćwiczeniu nawiążesz kontakt z cechami, które upodabniają cię do góry, solidnością, stabilnością i umiejętnością radzenia sobie z tym, co przynosi życie, nawet gdy są to szczególnie trudne i męczące doświadczenia. Usiądź stabilnie na krześle albo na poduszce, na podłodze. Przyjmij pozycję, która zapewni ci stabilność, ale jednocześnie także wygodę. Twoje stopy powinny mieć kontakt z podłogą, a pupa z powierzchnią, na której siedzisz. Twoje plecy trzymają się prosto, a czubek głowy skierowany jest w stronę sufitu. Zamknij oczy, albo przymknij je, jeśli wolisz, a potem skup uwagę na chwili obecnej. Zestrój się z ruchem oddechu, jaki czujesz w tym momencie. Poczuj, że żyjesz. Poczuj każdy wdech. I wydech, każdy świadomy wdech i wydech, wdech i wydech. Teraz wyobraź sobie, że jesteś górą. Gdzieś w świecie pośród jakiegoś krajobrazu, solidną, widoczną z daleka górą. Nie pagórkiem czy usypanym kopcem, ale górą, którą widać na pierwszy rzut oka solidną i stabilną. Oczywiście nie jesteś górą, ale masz z nią coś wspólnego a mianowicie solidność stabilność i niewzruszoność. Sprawdźmy teraz, czy potrafisz czuć się solidnie i stabilnie, jak góra. Czasem nie czujesz się silny i solidny, może nawet wręcz przeciwnie czujesz się mały, słaby i wrażliwy. Ale w Tobie, głęboko, gdzieś w Twoim brzuchu, jest to miejsce. Gdzie czujesz się solidnie i silnie, miejsce, do którego zawsze możesz wrócić. Wystarczy skupić na nim swoją uwagę, przywołać je, kiedy potrzebujesz. Miejsce spokoju i mocy. Nie musisz nic specjalnego robić, by je poczuć. Wystarczy intuicja. Wewnętrzna mądrość, dzięki której możesz zawsze połączyć się ze swoim centrum stabilności i mocy. Kiedy przeniesiesz swoją uwagę z brzucha na ramiona i głowę, zauważysz, że góra jest widoczna z daleka na tle krajobrazu. Spróbuj usiąść w taki sposób, żeby było Cię widać, żebyś był w pełni obecny. Wyprostowany i dumny, jak góra, która zasługuje na to, by być dostrzeżoną. I jak góra, nie powinieneś starać się być jak najmniejszy. Nie musisz się przed nikim ukrywać, ale nie musisz starać się też być większy niż jesteś. Po prostu bądź sobą, wystarczająco duży żeby poradzić sobie ze wszystkim co dzieje się teraz w twoim życiu. Możesz pozwolić sobie na to, by być widocznym. Wyprostuj lekko plecy. Trzymaj głowę prosto, ale bez napięcia. Poczuj, jak przyjemnie jest pokazać siebie takim, jaki jesteś. Bez obaw zajmować tyle przestrzeni, ile potrzebujesz. Czujesz to? Na górze czasem bywa wietrznie i burzowo. Na jej szczycie ludzie się przechadzają, rozmawiają, a czasem kłócą i walczą. Na szczycie góry bywa niespokojnie, ale sama góra stoi niewzruszona. Jest mocna, masywna i stabilna jest zawsze na swoim miejscu zwróć uwagę na to jaką zajmujesz przestrzeń poczuj swoją stabilność swoje ugruntowanie latem na szczycie góry bywa bardzo gorąco soczysta trawa żółknie i usycha kwiaty więdną Miejsce, które nie tak dawno było kwitnące i radosne, zmienia się nie do poznania. To samo dzieje się w naszym życiu. Wszystko się zmienia. Rzeczy przychodzą i odchodzą, ulegają transformacji, ale sama góra nigdy się nie zmienia. Jej powierzchnia może ulegać przemianom, ale sama góra pozostaje mocna. Pozostaje sobą, spokojna, solidna, stabilna. Poczuj w sobie ten spokój i stabilność. Zachowaj to uczucie, że możesz poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na nieprzewidziane trudności. Jakie przydarzają ci się w życiu? Kiedy minie jesień, górę ogarnia chłód zimy. Czasem otacza ją przejmujące zimno. Bywa smaga na wiatrem i śnieżycą. W naszym życiu również bywa ciemno i zimno, z różnych powodów. Ale nawet największy mróz nie może zmrozić góry na wskroś. Jej wnętrze pozostaje ciepłe i jasne, spokojne i pogodne, solidne i mocne. Poczuj głęboko ciepło i światło w tobie, siłę i jasność, która upodabnia cię do góry. To nic, że wokół czasem szaleje bezlitosny huragan. Góra pozostaje niewzruszona. Tak jak ty. Stoi na swoim miejscu, mocna, wielka i stabilna. Jakiś czas później wiosna powraca na górę. Wszystko zaczyna ponownie kwitnąć. Kwiaty ubarwiają skałę, ptaki śpiewają w koronach drzew. Wszędzie czuć nową energię energię życia. Tak samo dzieje się w życiu. Nagle może się wszystko zmienić na lepsze. Ciemność i chłód przemieniają się w światło i ciepło. Znów zaczynamy snuć plany. Wszystko jest nowe, świeże. Pojawiają się nowe pomysły. A góra pozostaje na swoim miejscu, niewzruszona. Tak jak Ty. W głębi Ciebie kryje się niewyczerpane źródło siły. Musisz tylko uświadomić sobie, że tam jest pozwolić jej przeniknąć do każdej najmniejszej komórki Twojego ciała. Jesteś świadomy siebie, swojej siły, energii Jesteś w pełni obecny w chwili teraźniejszej czujesz swoją moc pozostań tak przez chwilę jesteś mocniejszy niż ci się zdawało góra nie myśli o swojej sile ale jest silna cokolwiek dotyka cię teraz w twoim życiu pamiętaj góra nie upada zbyt łatwo jest mocno osadzona i masywna to leży w jej naturze. Możesz wracać do tego obrazu i uczucia mocy tak często, jak zechcesz. Możesz wykonywać całe ćwiczenie lub tylko wrócić myślami do poczucia solidności. Nie unikniesz w życiu fal i sztormów, nie unikniesz zimna i ciemności, ale możesz nie dać się im pochłonąć. Życzę ci wielu chwil pełnych mocy i stabilności.